dobry. Witam bardzo serdecznie we wtorek, 15 lutego, o poranku Bożym Słowem, które zapisane jest w Psalmie 14 i w pierwszym liście Jana w 5 rozdziale. Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Moi drodzy, to dzisiejsze rozważanie nagrywam z przepięknego Kluczborskiego Lasu. Nieopodal znajduje się przepiękny Kluczborski Zalew. Wokół słychać już śpiew ptaków, delikatny powiew wiatru. Słońce przedziera się przez korony drzew, ogrzewa twarz. Wszystko świadczy o tym, że ten dzień dzisiejszy będzie piękny, będzie wspaniały, będzie przez Boga Wszechmogącego błogosławiony. I tylko głupi, nierozsądny człowiek może powiedzieć o poranku: nie ma Boga. Przecież patrząc na to wszystko, co nas otacza, patrząc na to wszystko, co odczuwamy, świadczy i wręcz krzyczy, że to wszystko zostało stworzone przez naszego Stwórcę, wspaniałego Boga, który ciebie, mnie, nas wszystkich ukochał, o każdego z nas się troszczy, każdemu z nas daje nowe siły na dzień dzisiejszy, by stawić czoła wyzwaniom, problemom, kłopotom, by móc zrozumieć, jak wyjątkowi jesteśmy dla Niego i jak bardzo chce nam pomóc w dniu dzisiejszym. Nie wiem, moi kochani, jak ten dzień dzisiejszy będzie się wam układał. Wierzę w to, że będzie on przez Boga błogosławiony dla nas wszystkich, że będzie wszystko układało się zgodnie z naszą myślą, z naszymi planami, naszymi oczekiwaniami. Ale być może ktoś napotka na jakieś problemy, trudności i kłopoty. W takich trudniejszych chwilach, moi drodzy, nie mówmy, nie myślmy, że nie ma Boga, że jesteśmy opuszczeni, osamotnieni, że musimy liczyć tylko na własne siły. Tylko głupiec tak mówi, tylko nierozsądny człowiek myśli, że jest pozostawiony na pastwę losu. Bóg towarzyszy nam każdego dnia i w przeróżny sposób daje nam świadectwo swej bliskości, obecności i swej dobroci. Pamiętajmy o tym i, moi kochani, życzę, aby ten dzień dzisiejszy był dla każdego z nas przepełniony Bożą miłością, Bożą dobrocią, byśmy w każdym miejscu, w każdej chwili potrafili poznać, jak wspaniałym Bogiem jest nasz Zbawiciel, Pocieszyciel i nasz Stwórca. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Bóg jest Bogiem prawdziwym. Jest Bogiem miłości, Bogiem dobroci, Bogiem łaski. Bogiem, który pragnie pomagać, wspierać i pocieszać. Życzę tej nadziei, tej radości, tej siły, tej wiary na dzień dzisiejszy każdemu z nas, moi kochani, i cieszmy się, bo mamy kolejną szansę, by chwalić i wielbić Boga w tym dniu dzisiejszym. Wszystkiego dobrego wam życzę, moi kochani. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i pozdrawiam z przepięknego Kluczborskiego Parku. A tam, za lasem, znajduje się przepiękny Kluczborski Zalew. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do zobaczenia. Pa!